10 dzieci, m.in. z Chin, Korei Południowej, Włoch, Niemiec czy Polski. Oto najlepsi młodzi pianiści, wyłonieni spośród 300 kandydatów podczas 4. edycji finału Allianz Junior Music Camp. To oni zagrali na scenie Teatru Polskiego w Warszawie wraz ze swoim mistrzem, chińskim wirtuozem światowej sławy Lang Langiem. Mamy w jednym miejscu 10 dzieci, nawiązały się tu przyjaźnie. Oni uczyli się od siebie i to potwierdza tę zasadę, że muzyka potrzebuje komunikacji, muzyka potrzebuje się rozwijać. Im więcej pomocy i pracy, tym lepsza jakość i efekt. I to jest misja fundacji i misja tego programu – stworzyć fantastyczny zespół. 12-letni Denis Orkiszewski marzył, by poznać Lang Langa. Chłopiec na fortepianie gra od 5 lat. Z tym instrumentem wiąże swoją przyszłość. Chce być jak swój idol. Lang Lang jest dla mnie inspiracją i motywacją do dalszej gry na fortepianie. I mnie bardzo zachęca do dalszego grania. Denis wie, że gra na fortepianie to przede wszystkim systematyczne ćwiczenia. Grupa finałowa Allianz Junior Music Camp codziennie przez 7 dni w tygodniu miała zajęcia pod okiem profesorów Szkoły Wyższej Muzyki i Teatru w Monachium. Każdy miał osobną lekcję po 25 minut dziennie i na 3 fortepiany mieliśmy lekcje 2 godziny. Popis swoich umiejętności dali podczas finałowego koncertu. Każde z 10 dzieci zagrało swoje solowe utwory, a mistrz udzielał wskazówek. Yeah, this note needs to travel. It's not... My nie szukamy w zasadzie drugich Lang Langów. My szukamy bardziej naszych ambasadorów muzyki, żeby przełamać, że muzyka klasyczna musi być nudna, musi być bardzo poważna, musi być taka niedostępna i nie potrafimy się nawet śmiać. A tutaj właśnie było trochę śmiechu, było trochę nauki, a także pięknych występów. I'm very happy that... Bardzo się cieszę, że w tym roku nasz program odbywa się w Polsce, w domu Chopina. Nasz program to nie tylko lekcja gry na pianinie. Chcemy też przekazać dzieciom pewnego rodzaju wskazówki na przyszłość, czy też zainspirować je do wybiegania myślami do przodu, aby uwierzyły w to, że mogą realizować swoje marzenia. To see what they can achieve in their dreams. Finał Masterclass 4. edycji Allianz Junior Music Camp w Warszawie obejrzało ponad 700 widzów. Poprzednie edycje miały miejsce w Monachium, Wiedniu i Barcelonie.